Przypomnij sobie to uczucie, gdy ktoś cię skrytykował. A teraz nadaj mu kształt i cechy. Przyjrzyj mu się dokładnie. Jaka jest twoja pani krytyka? Myślisz, że się z nią pogodzisz, zignorujesz, a może zaprzyjaźnisz? Przypomnij sobie to uczucie, gdy ty kogoś skrytykowałaś. Co chciałaś osiągnąć i co właściwie osiągnęłaś? Kim stała się dla kogoś twoja pani krytyka? Myślisz, że się z nią pogodzi, zignoruje, a może zaprzyjaźni? A teraz odrzuć te emocje. Wyrzuć z siebie ten kształt i ten powód i zastąp tym, co buduje, a nie przytłacza. Żyj.